Po raz trzeci przytulam Państwa, jakże niezwykle gorąco w tym pięknym studio Turbo Kozaka w ten zimny, październikowy, niedzielny wieczór, ale obiecuję Państwu, obiecuję z całego serca, rozgrzemy Państwa, taką przynajmniej mamy nadzieję. Na samym wstępie rozgrzewamy Pana Sebastiana Łomako, bo on wygrywa koszulkę Michała Pazdana. On trafił dokładną liczbę punktów, jaką Michał Pazdan zdobył w poprzednim odcinku Turbo Kozaka. I od razu uruchamiamy następnych widzów. Ta koszulka podpisana Artura Sobiecha, bohatera dzisiejszego odcinka, trafia oczywiście do zwycięzcy na Twitterze. Hashtag Turbo Kozak, Twitter kanal plus sport. Proszę obstawiać, tam w zasadzie już od 20.30 trwa zażarta walka. Jeden kandydat jest z przodu, drugi z tyłu, ale wszystko jest, proszę Państwa, tam na Twitterze. Pod moim zdjęciem ja tam stoję, trzymam koszulkę właśnie taką Artura Sobiecha. Kto wygrywa za tydzień, a nawet za dwa tygodnie, dostaje ode mnie w prezencie tę oto koszulkę. Proszę Państwa, gościa już Państwo znają. Możemy go przedstawić na dwa sposoby. Pierwszy wygląda tak. Jego ekscelencja Kuś. Witamy. Co jest grane? A drugi wygląda tak. Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, jeśli chodzi o grono aktorskie, mówią Sebastian, najmocniejsza noga w aktorstwie. Tak, to jest właśnie. Czekamy na potwierdzenie. Stary, ja tu się mam bawić, a nie denerwować. Czyli Turbo Kozak mnie... Psychicznie wykończył. Tak, stary, ja będę się zbierał z tego 3 lata. I tak się, mój drogi Sebastianie, składa, że minęły równo 3 lata. Czy się zebrałeś? Jak widać, nie. Mój kumpel płacze do dziś. No, taki występ to był. No, słuchaj, jak się nie gra w piłkę lat kilka, ale i no nagle Bartek Ignacik ci mówi, dawaj, chodź tam. Ja mówię, ty, ale tam zrobimy jakieś, tak, wszystko będzie dobrze. A tu żadnych powtórek, niczego. To jest właśnie pytanie, bo mówisz, piłka lat kilka się nie grało. Poznaliśmy się w roku tam 2012-2013 na treningu drużyny reprezentacji artystów polskich. Mhm. Nie widuję tam ciebie. Co się dzieje? Słuchaj, no po pierwsze, że mam roztrzaskane kolana, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że mam, wiesz, umowy na filmy podpisane i niestety one zawierają klauzulę taką, że jeżeli ja z własnego wyboru sobie będę hasał na boisku i narażał swoje zdrowie i jednocześnie narażał na szwank interes filmu, momentalnie mogę za to odpowiadać finansowo i to niemało, więc jakby troszkę mam taki ten, a poza tym no to jakoś nie u Krzyśka Stanowskiego parę razy byłem pokopać tam z KTS-em. Aha. Pytam się nie bez powodu, Sebastianie, bo ty chciałeś być piłkarzem, tak? Jak byłeś taki mały, czytałem, albo aktor, albo muzyk, albo piłkarz. I w zasadzie zobacz, wszystko z wyjątkiem piłki nożnej wyszło. No mów, ale nie, chciałeś faktycznie. Tam jest koszulka taka, drewniak, która by pasowała. ubierzemy cię, słuchaj. Jestem drewnianym aktorem. Drewnianym raperem i drewnianym, niedoszłym piłkarzem. Turbo Kozak. Po prostu. Zaproszenie nie bez przyczyny. Mój drogi, powiedz mi, mój drogi. O. Czy znasz chłopa? No tak, Putin. Aż tak. Miało nie być politycznie, ale kojarzysz. No nie, mów szczerze, kto to jest? No, Monsieur, no. Nasz. Odgoleni. Nasz człowiek, proszę Państwa, pan Sławek, nasz człowiek, nie bez przyczyny, teraz będzie kilka chwil o tym właśnie jego mościu, bo właśnie w tym tygodniu zadaliśmy ludziom pytanie, czy znają. Wybory zbliżają się wielkimi krokami, dlatego też postanowiliśmy zapytać naszych rodaków, czy znają naszego kandydata i czy według nich jest wiarygodny. Mnie sprawy te nie interesują, wie pan.
naprawdę. Ale jakie sprawy? Apolityczny jestem całkowicie, tak. To nie jest polityk. Gdzieś go kiedyś widziałem, ale... Czy zna pan tego człowieka? Absolutnie nie, u nas nie jest popularny. Nie jest? A kim on może być? Nie mam pojęcia, ja jestem z Kanady, ja nie wiem. Znać go znam, to jest... Proszę mówić. Były sędzia, ale teraz jest... On występuje w telewizji, nie? Sławomir? Stępniewski. Stępniewski. Ja was z Polski jestem, jestem z Kanady, ale go znam, nie? Ci w Kanadzie go znają? No znają, bo jak się patrzy na telewizję. Zdania w Kanadzie podzielone. Jedni znają, drudzy nie, ale zasięg jest. Proszę pana, polityk. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Wiarygodny? No jak nie z PiS-u, to wiarygodny. A dobrze mu z oczu patrzy? No źle nie. Kariera przed nim. Z PiS-u? Nie. No to już pewnie, że tak. Bezpartyjny. O ku... Czy zna pan tego człowieka? Znam, przez Mecki. Pan... od kolegium sędziów. Dobrze się sprawuje? Różnie. Czy znasz tego człowieka? Nie. Czym się według ciebie ten jegomość zajmuje? Nie wiem. A na co wygląda? Na garniturowca? A kto jest garniturowiec? Jezu, facet, który siedzi za biurkiem i nic więcej nie robi? Nic nie robi, nic nie robi. A Radomiak liderem pierwszej ligi, nic nie robi. A będę w Turbo Kozaku? Jak pan dobrze powie, to się dogadamy. Z imienia i z nazwiska nie. A ja wiem, że się zajmuje ocenianiem, komentowaniem decyzji sędziów. Jak mu to idzie? Szczerze pan wali. nie wiem, bo rzadko oglądam. Przepraszam pana serdecznie, pytanie mam. Czy zna pan tego człowieka? Pan Sztur. Jak mu idzie w pracy? Tak, nie mam pojęcia. Dobry aktor? Chyba dobry. No gotka, pan Sławek. No wreszcie, jak mu idzie w tej pracy? No, znaczy się jaki? Jako prezesa Radomiaka, czy...? Bo on ma wiele funkcji. Nie, ale skupmy się bardziej na tym ocenianiu. Zależy. Powiem, że za miękki chyba jest do sędziów trochę. Naprawdę? Jeszcze za miękki? No, czasami tak... Nie do końca się z nim zgadzam, o. Jak każdy, ale z oczu trzeba mu przyznać, patrzy nie najgorzej. To jest takie może zdradliwe. Przepraszam, a może pan zna tego oto człowieka? Tak, znamy się, ale to trudno przyjeść. Chyba mnie nie lubi. A dlaczego? Uważa, że kiedyś się przewracałem, a to nieprawda. Przepraszam pana serdecznie, przepraszam, chciałem zająć sekundkę, widzę, że pan zajęty. Czy zna pan tego człowieka może? Znam. Kto to jest według pana? Kandydat pewnie jakiś, polityk. Dobre decyzje podejmuje? Program mnie go interesuje i interesuje mnie, co sądzi o sędziach. KRS, przepraszam. Wydaje się, że ma w coś w oczach sympatycznego. Nie gapa! Nie gapa. Dziękuję panu. Powiem tak, jak go pomylili ze Szturem, równie dobrze mogli pomylić z kim? Z Fabijańskim. Sebastian, pomysł mam na licytację. Pisaczek, podpisuj. Damy to wszystkim, wiesz, podpisz jak chcesz, zrób to z klasą. Podpisuj, ja ci zadam jedno pytanie, słuchaj, bo jak ja byłem... Tydzień temu... Ale mam jechać na ostro? No, tylko żeby bez brzydkich słów. Nie, ale to no dobra. O Jezu. Nie patrzę, dobra, nie patrzę. Zadaję ci pytanie w tym momencie. Co tam, jak jest? Ale podpisz się jeszcze ładnie. Podpisz się ładnie na dole. Tydzień temu, dwa tygodnie... Ale jak mam się podpisać? No normalnie, Fabijański papisz. Nie Fabijański, tylko Fabijański. O, i pięknie. I wystawimy na woźb. Kurczę. I wystawimy na woźb, kurczę pieczone. To musi stać w jakimś poważnym miejscu. O, tutaj, tak. A nie, bo to jest taka ramka. Dobra, ja to będę trzymał tutaj sobie, tak. Kiedy byłem u kolegi Pazdana w Ankarze, byłem w centrum handlowym, bo ja zbieram kubki piłkarskie. I jestem w Ankarze, podkreślam w Ankarze, i idę, i jest sklep, uwaga, Galatasaray Stambuł, i 20 metrów dalej Besiktaszu Stambuł. Czy sobie wyobrażasz taką sytuację w Warszawie, że idziesz sobie do jakiejś tam galerii i masz sklep Lecha Poznań i 20 metrów dalej Wisły Kraków? No, nie polskie standardy. Ale wyobrażasz sobie taką sytuację, czy myślisz, że to by było szybkie zamknięcie? No bo powiem ci, że ta sytuacja... Wiesz co, no w galerii handlowej no, w zasadzie no co... Czy tam się nie odbędzie nic? No właśnie się pytam, czy tam by się nic nie odbywało w Polsce? Nie, myślę, że nie.
Ciekawy jestem na przykład, jak to jest, jeżeli w galerii handlowej na przykład w Łodzi byłby sklepik ŁKS-u i Widzewa. No. O! To czyli jest, tak, od razu tak, to, tak. To jest ciekawe. No, w jednym mieście, bo nie sądzę, żeby na przykład w jakimś mieście był jakiś, nie wiem, no, stoisko, na przykład w Poznaniu, stoisko z sklepikiem z Wisły i z Legii, no w sensie... No widzisz, a właśnie walkarze tak jest, to pokazuje, że jakby można... Faktycznie w tych sklepach nie było zbyt dużo osób, ja sobie kubki kupiłem, ale przyznam, że standardy ciekawe. No tak, ale to tak jak myślę, że w Hiszpanii, nie, jak masz... Myślę, że nie jeden sklepik Barcelony jest w Madrycie. No. Na 100%, tak, tak. Czyli jak, proszę Państwa, można, to prosimy naprawdę, róbmy. Mieszajmy, niech się dzieje. Ty wystąpiłeś w jednym filmie, który poniekąd był związany z piłką nożną. Tak. Gwiazdy. Mhm. To była historia reprezentanta Polski, Jana Banasia. I też czytałem gdzieś tam, że ty w ogóle myślałeś, żeby wystąpić w jakimś takim filmie właśnie stricte piłkarskim. Nie sądzę, żeby to był drugi piłkarski poker, ale nie faktycznie jest coś jak w planach, jakiś taki film? To był w ogóle ciekawy, bo to jest... Ja miałem robić film piłkarski Poker 2. O! Tak. I co się stało, że się... Ale to było już lata temu. W zasadzie na tydzień przed zdjęciami produkcja padła. Jak to zwykle w Polsce była. Często padają produkcje? Tak. A jak często padają głupie pytania w twoim kierunku? Z wyjątkiem dzisiejszego programu. No to nie często, bardzo rzadko. Tak? Tutaj jest absolutnie top kulminacja. Aha, dobrze. Pytam nie z powodu, bo potem będą rozmowy kontrolowane. Wiesz, to tam też zadajemy takie totalnie... A, no to ja z chęcią. Tak, zobaczę zresztą, o, co tam się będzie działo. Ale najpierw, proszę Państwa, Turbo Kozak, czyli w zasadzie to, co tygrysy lubią najbardziej, to na co czekamy. Potwierdzamy tezę, proszę Państwa, potwierdzamy tezę. Zamykamy głosowanie, bo za chwilę emisja odcinka. Potwierdzamy tezę, że kto wystąpił w Turbo Kozaku, ten strzela gola. Bo Artur sobie w tej kolejce, oczywiście nieszczęście dla niego, Lechia mecz z Zagłębiem przegrała, ale Artur ze zdobytą bramką. Ty coś strzeliłeś, jak byłeś w Turbo Kozaku? No, w tym wieku lepiej nie wpadać. Proszę Państwa, a zatem Artur Sobiech w Turbo Kozaku. Jedziemy! Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Były reprezentant Polski! No właśnie, były. Proszę to udzielić odpowiedzi na pytanie. Były. Tak? Dziękuję. Na ten moment były. A, na ten moment. W każdym razie Artur Sobiech, Lechia Gdańsk. Podobno jest zadanie od Karola Fili, by pobić Pawła Tomczyka. Tak, zgadza się. Dostałem takie zadanie w szatni od Filusia. No i zobaczymy, jak będzie. To nie jest łatwa sprawa. 262 punkty. No, ale podejmiemy rękawice. Czyli co, walę Tom i jadę Tom. Doskonała odpowiedź, nic więcej ci nie powiem. Jedyne, co ci mogę dodać, to powodzenia. Jedziemy. Dobra, wpadła, jedziemy. Wpadła. I tu też obawiam się, że go spadnie. Nie przesądzaj. A zobacz, a nie miał łatwo. Za kopnięcie sprzętu dodam punkt. Brawo. Co ci powiem, na razie masz komplet. Plus jeden za mikrofon. Słowo się rzekło. Ulala. Uj! Jezus Maria, Grzegorz! Tak bez walki oddajesz? Chciałem faulować, bo karne i tak będą, ale nie. Dlaczego nie? Ale nie. Ale za nogę tam łapał. Grzegorz, czy to teoria, piłka może przejść, zawodnik nie? Tak, dlatego jestem niepocieszony z tej interwencji. Jest szansa do poprawki! Kurczę, co on robi? Ajajaj, trzeci raz tą samą, ale niestety. Grzegorz, a ludzie mówią, że wyciągasz wnioski. To nie ludzie, to wilki. No to teraz pytanie do Gabora, czy on ogląda naszą ekstraklasę? Jak? Ogląda ze zrozumieniem, z powtórkami. A po co to pytanie było? No bo wiadomo, kto w Lechii wykonuje rzuty karne, więc zobaczymy, czy uważnie ogląda. Uwaga! Nie zmienia, nieuważnie ogląda. I nawet w kolorowym telewizorze i przodem do oglądającego. Grzegorz, już wiemy, że to nie był wyjazd na darmo. Dobra, jeden udałem. Za darmo. Jeden udałem, poszedł przez szałem. Zobaczymy teraz.
Oj, no. Mówiłem, że poszedł. Trzeba go wyczekać po prostu. Trzecia wersja. Wcineczka. Startuję. Co ty myślisz? Skuteczny, acz niesłowny. To może teraz, cwoniaczku, wcineczkę. Aj, patrz, jak zamilkł. Tego nie trenowałem. Nigdy? Nigdy. Tak, cholera jasna. Może być wesoło. I powiem ci więcej. Nie musisz trenować. Ja mam szczęście. Jak stał, tak stoi. Ale piłka w siatce. Po głosie. Artur, hasło Niemcy. Co ci mówi? Niemcy, żona siedzi w Niemczech. No właśnie, nie, ale przyznaj tak z ręką na sercu. Był jakiś temat faktycznie tego wjazdu do Niemiec i bycia blisko żony, bo rozumiem, że to o to tak de facto chodziło. No tak, głównie o to, jeżeli był taki temat. Na dzisiaj no nie ma tematu, jestem w Lechii, zostałem. Cieszę się z tego. Natomiast to żona. No żona już nie do końca, ale dobrze idzie. Ma fajny klub, także są bezpośrednie loty z Gdańska do Dortmundu, więc jest w porządku. Lechia to jest kandydat do mistrzostwa w tym sezonie. Coś mi podpowiada Węgrze tak. No to się okaże. Mamy fajną pasę, 4 ostatnie spotkania w lidze, komplet punktów i oby ta pasa trwała jak najdłużej. Ludzie oglądający polską ekstraklasę wiedzą jedno. Rzut wolny Artura Sobiecha zawsze pod murem. Proszę. Takiego szczura. Aj, po grzywie. Poweszło? Weszło. A kamera to widziała? Prośba od kolegi ze środka muru, żeby jednak nie po grzywce. Dobra, podniesiemy trochę piłkę. O! Ja pierdolę. Ale prosiłem mnie po grzywce, no Artur, no. A tak z ciekawości miał ktoś 3 na 3? Miro Radowicz i to jeszcze po odbiciu od reboundera. Z voleja. Z voleja, ale on skończył karierę, więc może przez to. Okej, okay, jedziemy. Nie, no przecież daj zabity, mu spokój! Zabity. Daj mu spokój, Boże, ludzie! Jest taka piosenka, ruch, ruch, ruch. Gol, gol, gol. Widzę, że znasz, widzę, że znasz. A ta piosenka po niemiecku jak jest? Ek, 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 to, to, to. Równie pięknie. Widzę, że znasz! Podobno! A ta piosenka po francusku to jak jest? To ty już wiesz! Oui, oui! Po francusku to jest nasz! Kurczę pieczone! Lukas, jak będziesz wrzucał na meczu, to przyjdź, to ci powiem jak! Rożne weryfikują, czy zawodnik jest techniczny. Poprzeczki jeszcze bardziej. Po rogach widzieliśmy, że jest, a na ile, to zobaczymy teraz. Otóż to, otóż to! No za właśnie. Za dużo siły. Za dużo siły. No jest, 2 razy! Podwójnie. Naprawdę, ja daję 20! Okej. Okay. Kolega Tomczyk to tutaj nawet w małą trafił za 30. Nieźle, nieźle. Nogi nabite po siłowni, także zobaczymy. Grzegorz, nadlatuje! Patrz jak leci, patrz! 15, ale też okej. Okej, okej. Ta duża z perspektywy Artura wygląda jak mała, więc w dobrym kierunku idziemy. Ty dobrze mówisz. Co ty miałeś z fizyki, kolego? Ale tym samym, bo to nie koniec, cieszę się, że jest sporo osób na wykładzie. Ta mała, to prawie jej nie ma. Więc nią się nie przejmuj w ogóle. Mój drogi, czy ty zrozumiałeś, co kolega Gabor mówił? Nie do końca, ale druga próba, jedziemy. Dokładnie. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Tak, tak, Grzesiu, tak, tak. Patrz, patrz! Ale po 15 i się uzbierze. Ta duża, z jego perspektywy... Dziękujemy, wiemy, wiemy, tak. Dobra, czas na małą. Słucham? Czas na małą. Jezus. Słuchaj, powiem tak. Nie ma małej,
ale jest 45. Mi się to podoba. Jest okej. No. Mi też. Jest taki rosyjski napastnik. Jak on się nazywa? Zgadza się. Żigolajew. I tego ci życzę. 3, 2, 1. Jedziemy. Raz, dwa, kujawiaczek, trzy. Boże, co tu się będzie działo? 14! Jeszcze jeden, 15! Boże. Pazernie w stronę gdzie słońca! Gdzie on idzie? Pazernie sobie, pazernie! Gra zawahania i gol! Artur, czy zobaczymy, co było na śniadanie? Nie, jednak nie. Widziałem, że w ostatniej chwili zmieniłeś róg bramki, ale też chciałeś zmienić stadion. Padło, co najważniejsze. Pytanie pierwsze. 12 czerwca razem ze mną urodziny obchodzi zawodnik Lechii Gdańsk. Zgadza się, Patryk Lipski. Poczekaj. Dobry jest, co? Bez odpowiedzi. No brawo, brawo, brawo. Dzień później, 13 czerwca, także urodziny obchodzi zawodnik Lechii Gdańsk. Bez podpowiedzi? Czy tu chcesz ABCD? Tu chcę. A. Sławomir Peszko. B. Lukas Haraslin. C. Karol Fila. D. Jakub Arak. Karol Fila. Dobrze! Strzelałeś? Nie. Pamiętam, bo życzenia składałem. Pamiętam. Dzień po. Była dwudniowa impreza. Pytanie trzecie, ostatnie, najprostsze. Bogna Sobiech, piłkarka ręczna Borussii Dortmund i zarazem moja żona, przepraszam, twoja żona, gra z numerem... Chyba, żebyś chciał. 90. Pozdrawiam Bognę! Pozdrawiamy. Chciałem tylko powiedzieć, że ja mam swoją żonę. Artur wie. Pozdrawiamy. Ludzie z miasta mówią, że będziesz biegał po całym stadionie. Na pewno nie dzisiaj. W sobotę na meczu tak. Ta piłka nożna, proszę Państwa, jest przewrotna. Ani nie lepszy od Tomczyka, ani nie gorszy. No, kto by pomyślał, tyle samo punktów. Powiedz, no. Zgadza się, no, wyszło tyle samo punktów. Pozdrawiamy Filusia, ale lepszy od mojego przyjaciela Klisiego. A, no to tak, bo tam, bo Mateusz miał coś tam 230 coś. A to blisko się trzymacie? Tak, bardzo blisko. O, może nie aż tak, ale... Wspominam, że masz tak, żonę. No, i on też, także... Dokładnie. Natomiast jesteśmy przyjaciółmi. Na takich właśnie wieszaczkach wiszą koszulki w szatniach piłkarskich, wiszą, czekają na piłkarzy, tak samo jak ta koszulka czeka na Państwa, Sobiech 90. Koleżanka Bogna, słyszałem o tym samym nazwisku, też gra nieźle w piłkę. Zgadza się, i to nie ręczną, tylko nożną. Jeszcze lepiej niż ręczną? To się okaże, może zaprosimy ją 8 marca do programu. Może, oczywiście, że może, szczególnie, że ona w Dortmundzie, a my z miłą chęcią z Grzesiem sobie tam polecimy, być może nagramy jeszcze kogoś z Dortmundu. Taki Łukasz Piszczek jeszcze go nie było. Zgadza się, może pobiję mój rekord. Twój rekord, tak. Twój rekord 262. Twój wiadomo, że nie. Dokładnie, mój czeka na jakieś wyjątkowe okoliczności. Proszę Państwa, Turbo Kozak, odcinek 196 już, mój drogi, 196. To jest niewiarygodne, jak ten czas leci. Artur Sobiech, Lechia Gdańsk. Były reprezentant Polski? Na ten moment były, ale być może... Zobaczymy. My także. Pozdrawiamy. Będziemy czekać. Pozdrawiam serdecznie. To był, proszę Państwa, niewątpliwie lepszy występ w Turbo Kozaku niż Sebastiana Fabiańskiego. Zgodzisz się? Nie. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie. A to się okazuje, daje ex aequo drugą pozycję wspólnie z Pawłem Tomczykiem. 262 punkty, raptem 4 punkty straty do lidera. Przemysłowa Płachety. To już nie odrobi. Nie odrobi już? Nie. Brawo, Ty jednak czytasz, powiem Ci te plansze ze zrozumieniem oraz, jak on powiedział? Estymą? Nie, ta w tym, z tej sądzie coś tam... czy Gabor,
że nie w sądzie, w Turbokosaku powiedział, że czyta, ogląda ze zrozumieniem. Oglądam ze zrozumieniem, i z powtórkami. Tak. I z powtórkami. O, i ja. Przodem do telewizora. I przodem do oglądającego. Tak jest. No, to ja. I ci, co oglądają przodem do oglądających nas, mogą wchodzić w każdej chwili na Twitter. Hashtag Turbokozak i tam niech państwo skomentują chociażby ubiór Sebastiana. Tak, mam getry. I tak idealnie się... Nie, proszę, to jest poważne biurko. Przepraszam. To jest poważne biurko, ale ładnie się poważne biurko niepoważnego człowieka. Rozumiem. Brawo, tak, ale ładnie się ubrałeś kolorystycznie. Słuchaj, jestem dopasowany do fotela. Ty w ogóle jesteś tak, ty się dopasowujesz do otoczenia zawsze, ty jesteś taki kameleon, nie? Nie, no właśnie jest na odwrót. A, widzisz, a tak cię chciałem właśnie... Bo ja wiem, ja cię znam, ty jesteś właśnie taki nie kameleon. Jestem dokładnie nie kameleon. Jaszczurka taka. Sztur. Tak. Ka. Przez szturka. Jaszczurka. Jaszczurka. Jaszczurka, proszę państwa. Tam leży. Tam, tak schowany jest ten portret. Nie, będziemy... czy nie leży, stoi. Tak, tak. Proszę państwa, czas na te głupie pytania. O! Nareszcie coś śmiesznego, bo już tak mi się nudzi tutaj. Powiedz, że żartowałeś, bo ludzie tego nie rozumieją, bo on ma taki żart. Żartowałem. Dobrze. Uf, proszę państwa, Uwaga, bo zdejmę czapkę. Nie rób tego. Stary, zrobię. Nie zgadzam się, dlatego czym szybciej puszczamy materiał. Rozmowy kontrolowane, proszę spojrzeć. Lepiej nie. Dziś rano, dosłownie przed chwilą, internet obiegły zdjęcia z swojej imprezy, kiedy świętowałeś czwarte zwycięstwo rzędu Wisły Płocka. Jak się do tego odniesiesz? O Jezu, pierwszy słyszę. Ale nic nie widziałeś na Twitterze? Nie, nic nie widziałem. Koniecznie musisz sprawdzić. O, no to zerknę, ale pierwszy słyszę. Chciałem zapytać, żeby pan się odniósł do tych nowych informacji dotyczących tego, że pan wraca na boisko. Czy rozmawiał pan z trenerem Wukowiczem i kiedy to nastąpi? Nastąpi to pewnie w następnym życiu. Krążą plotki, że trójka Hiszpanów chcą się napić lampki czerwonego wina po każdym z posiłków. Oczywiście trener Fornalik mówi nie, ale jak ty jako Hiszpan mógłbyś go przekonać? No poproszę trener, jak się Gerard Badia szczęśliwy, no to Gerard Badia musi pić lampkę wino, no. Bo lampkę wino jestem szczęśliwy, gram lepiej, po dwa jeszcze lepsze. I po butelka, no, butelka już jest może za dużo. A w jakim stanie najlepiej gra w filmach pan Seba? Po lampce wina jest lepiej, po dwóch jeszcze lepiej, po butelce to za dużo? I nic mi nie wiadomo na ten temat. A dlaczego? Ja wiem dlaczego, ale powiedz. Powiedz, pochwal się. Co? Bo jesteś... Absty? Nętem. Fantastycznie to jest. Z tej racji, że mamy tu aktora, odegramy taką podobną scenkę jak Kuba Rzeziczak, widziałeś? Miga, tak specjalnie zrobiliśmy dla ciebie. Tak, tak odegramy taką samą scenkę? Proszę. Dobrze, rozmowy kontrolowane. Panie Sebastianie, właśnie chwilę temu wyciekły do sieci zdjęcia z pana wczorajszej imprezy w Łodzi. Jak pan się do tego ustosunkuje? Nic mi nie wiadomo. No ale te zdjęcia są, panie Sebastianie, już konkretne są te trzy fotki. Tak? Są te trzy fotki z ulicy Piotrkowskiej, właśnie ludzie... To zerknę. Zerknie pan. Tak. Ja radziłbym nie zerkać. Dlaczego? Panie Sebastianie. No bo to są fotki... kiedy... Dobrze. Ale dobrze głowę wybrnął? Bardzo dobrze zagrałeś teraz. Dobrze zagrałem? Ja zagrałem naprawdę bardzo dobrze? Dziękuję ci serdecznie. Przebijamy piątkę szybciej niż będzie, bo już nie jedną dzisiaj jeszcze przebijać. Ja wiem, tak, już nie mogę się czekać. Słyszałeś, co powiedział kolega Sobiech, że mają bardzo bliskie relacje z kim? Z Mateuszem Klichem. Klisi, dokładnie. I teraz, proszę państwa, nowość w Turbo Kozaku. Halo Mateusz, jest! Dobry wieczór, Kraków! Dobry wieczór. Mateusz, zacznijmy. A co on widzi? On nie widzi. Widzisz nas? Nie widzisz nas. Widzę. Widzi nas, widzę. Widzisz. My też cię widzimy. Mateusz, Mateusz, jest pytanie pierwsze. Co to znaczy bliskie relacje z Arturem Sobiechem? Pytają się kobiety. No. Bardzo bliskie. Ale nie za bliskie. Rozumiem. Czyli na dystans. Na krótki dystans. Mój drogi, rozumiem, że jutro zmierzasz w stronę Warszawy. Jutro zmierzasz w stronę Warszawy, by kopać piłkę wspólnie z kadrowiczami. Czy my możemy być spokojni? O następne mecze dwa. No, bardzo bym chciał, bo na pewno jakbyśmy wygrali, to byłoby fajnie.
Powiedz mi, jaka jest atmosfera w kadrze, bo różne krążą plotki. Wiadomo, że wszystkiego nam nie wyjawisz, ale jest naprawdę od 0 do 10 11? No, niczego wam nie wyjawię, ale z tego co widziałem na internecie, to kompletne bzdury i nie ma żadnych problemów z nikim i nikt się nie obraża, także muszę zdementować ploty. Nie, to szkoda. Nie jesteśmy zadowoleni, to myśleliśmy, no, że wrzucisz coś pikantnego. Mateusz, Karolin Netty, kontuzjowany, jest powołany dodatkowo Dominik Furman. Rozumiem, że to jakby daje szansę, że ty rozegrasz coś więcej niż, strzelam, 45 minut w dwóch meczach. Mam nadzieję. Jadę zagrać dwa mecze i wiadomo, że zależy to wszystko od trenera, ale ja jestem gotowy, żeby zagrać 180 minut. A czy Artur Sobiech zostanie kiedyś powołany do kadry? Czy uważasz, że to już niestety musisz go tak strzelić lekko, powiedzieć: Artur, no nie, mamy lepszych napastników. No byłoby fajnie, bo pamiętam, że z Arturem na kadrze się na pierwszej reprezentacji byliśmy chyba raz tylko ze sobą. A tak, to był 21, ale jak pojedzie, to na pewno rzutów wolnych nie dostanie. Czyli byliście razem. Czyli tak, widzisz, tak, czyli nie, powiedziałeś, że byliście jednak razem. Czyli ja to rozumiem, czyli to nie był, ja to szanuję. Mateusz, to nie był krótki dystans, się okazuje. LGBT. A zanim Artur miał żonę, nie? Tak? A zanim? To, ale to nie przeszkadza. Mateusz, jeszcze dwa pytania o Leeds, bo zaczęliście fenomenalnie. Teraz ostatnio było troszkę słabiej. Wczoraj porażka. Mamy być spokojni? Czy jak to w Championship, zabawa będzie trwała do ostatniej 46. kolejki? Zabawa będzie trwała do końca, bo w tym sezonie liga jest jeszcze bardziej wyrównana niż w tamtym. I wydaje mi się, że będziemy się bawić do maja na pewno. Trener Bielsa w dalszym ciągu w dobrym humorze? No, po ostatnim meczu w Londynie raczej średnim, ale na moje szczęście reprezentacja wzywa, więc dwa tygodnie nie będę w klubie, więc mam nadzieję, że jak przyjadę, to już będzie spokojnie. I mój drogi, na sam koniec, ja mam do ciebie pytanie, pewnie jeszcze Sebastian coś ci zada. Musimy się przyznać państwu szczerze. Jak pojechałem na Turbo Kozaka do Mateusza Klicha, do Leeds, Mateusz powiedział: spokojnie, wszystko ogarniemy. Podjechał samochodem, wziął kluczyki z szafeczki, otworzył Elland Road, powiedział: proszę, to jest szatnia, grajmy. Trener Bielsa nic nie wiedział. Czy się dowiedział, czy były jakieś konsekwencje? Nie. Wszystko było w porządku i wydaje mi się, że nie wiem, nie interesują go takie rzeczy kompletnie, także nie było problemu. I też możemy zdradzić wszystkim klubom w Polsce, Mateusz, że Murawa nie ucierpiała i możemy spokojnie Turbo Kozaki robić na głównych płytach. Nie robimy nic złego, prawda? Można, nie. Gabor tylko na ślizgach jeździł, ale tak poza tym to było wszystko okej. Ale on ma szare dresy, to się nie liczy. Tak jest. Mój drogi, czy ty oglądasz filmy z udziałem Sebastiana Fabiańskiego, czy... Powiedz, że nie. No oczywiście. Naprawdę? Oczywiście. Jaki? A jaki na przykład? Na przykład Pitbull. Dobrze, a oglądałeś Belfra? Bo tam, o, tam jest sztos. O, tam. Nie, ale mam w kolejce. Nie, świrki, żartuję. Nie oglądałem Belfra. To idealnie się składa, warto. I idealnie się składa. Ja wiem, co wy tam w przerwach, znaczy macie dużo czasu na kadrze, prawda? To nie jest tajemnica. Ty sobie spokojnie oglądasz to teraz przez te półtora tygodnia Belfra. Tak. Dobra. Ja przyjadę tam do was, do Double Tree. Nie, ja... bez reklam. O. Przepraszam. Przyjadę tam do was, do tego hotelu i ja po prostu zapytam ciebie szczerze, żebyś mi powiedział, jak i w którym odcinku zginąłem. Mateusz, może w pierwszym, to nie będę musiał oglądać. Tak, to by było dobre. Słuchaj, jakby zginął w pierwszym, to właśnie był dobry moment, żeby ten serial dalej oglądać, bo byś nie musiał go widzieć. Uf, nie ma go. Mateusz, życzę ci powodzenia całej kadrze. Miejmy nadzieję, że 6 punktów i w zasadzie serdecznie witamy Euro 2020. No byłoby fajnie, byłoby całkiem sympatycznie i chciałbym zdobyć 6 punktów i wrócić do klubu zdrowy. Za to trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że dziedziusia nie obudziliśmy, bo wiem, że malu śpi. No mam nadzieję, że nie obudziliście. No jak już to tylko mógł śmierć Mateusz, Sebastiana. Mateusz nie wygląda, jakby był w sypialni. Ta cegła za nim... W piwnicy jest. No właśnie. Schowałem się. Magda mnie wrzuciła do piwnicy pogadać z wami. Dzięki, Mateusz, za połączenie. Życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj, dzwonimy za dwa tygodnie i zrobimy ci test z Belfra. Tak. Dobra, super. Na razie. Serdecznie pozdrawiamy. Dobranoc, miłej nocy. Cześć. Widzisz, nie oglądał Belfra, ale Pitbulla, kto nie oglądał Pitbulla, Seba? No właśnie. Pitbulla w zasadzie oglądał każdy, no. A twoje, powiedz mi, ty, ten dla ciebie taki
ranking trzech filmów, w których wystąpiłeś, takich dla ciebie najbardziej poważnych, sentymentalnych, najważniejszych. Mogą być też seriale. I nie możesz myśleć zbyt długo, musisz tak zrobić tu. Musisz zrobić jak Piątek. Mowa ptaków. Tak. First Place. Tak. Później Belfair. O, jednak. Tak. Mhm. A potem... Oj, na pewno Pitbull, gdzieś tam w okolicy, to jest fajne. Gwiazdy nie, to jednak nie. Nie, chodzi mi o ekspansję zadania aktorskiego, w sensie, że tam jednak w Pitbullu była zabawa po prostu, nie? W sensie, w Belfrze miałem bardzo dużą frajdę, w Mowie ptaków to był najgorszy dla mnie czas w życiu, ale najważniejszy artystycznie. A, no i jeszcze Legiony tam. Legiony też, no. Bym tam, Pitbull, Legiony, trzecie miejsce, ale na pudle. Okej. Okay. Okej, okay, no to fantastycznie. Dobra, to przybijamy ostatni raz Piątkę. Więcej ci już nie będziemy przybijali. Dlaczego? Bo nie, bo tylko dwa razy można... A dobra, może coś zmienimy. Proszę Państwa, tradycyjnie co tydzień wysyłają Państwo filmiki. Ty wysłałeś już? Ty żadnego filmiku. No, czy... Prosiliśmy, żebym wysłał jakiś, że tu będę. No. Że jestem Weszlacka Gnida. Co? Weszlacka Gnida. Co to znaczy? Dobra, nie. Jestem z Weszło. No. A, dobra, nieistotne. Nieistotne, proszę Państwa. No i w tym tygodniu wysyłamy, w ogóle cały czas wysyłamy. Dalej nie jestem zadowolony. Nie jestem, bo ta jakość filmów może być jeszcze lepsza, ale w tym tygodniu, proszę Państwa, no zobaczmy, kogo nagrodziliśmy, bo jest na co popatrzeć. Sebastianie, zobacz. Słyszałeś? Szybciej. To krzyczy tata Maciej Ratajewski do swojego synka Michałka. I zobacz, co robi Michałek. Zastanawia się, ale suma summarum ćwiczenie rozumie i... Puch! Puch! Co ty na to? Ale zobacz, co Michałek robi później. My sobie jemy kebaby z panem Pazdalem, a ale Michał... Ale niech on siada na piłce, to będzie jajo! My też siedzimy. Zobacz. No my też siedzimy. No. Nie, ale nie siadajcie na piłce, będzie jajo. Ale w Turcji to jest spokojnie, oni tam mają specjalne pompki. To Ankara. Byłeś kiedyś w Turcji? Byłem. Tak? Jadłeś baklawę? Tak. No to się cieszę. No też jadłem sushi w Turcji. A co ciekawe, byłem w Japonii i nie jadłem sushi. Fantastycznie. Jest, patrz! Co? Nie podpuszczamy, ale Fabiański nie zdejmie czapki. Ha! O Jezus! Niemożliwe! Proszę Państwa, a jednak... Cały dzień w czapce, proszę, tak wyglądają moje głowy. Jak Państwo widzą, bardzo trudno jest podpuścić Sebastiana Fabiańskiego, bardzo trudno. Tak. Bardzo trudno. Ja jestem po prostu, wiesz, dziś pytanie, dziś odpowiedź. On jest niepodpuszczalny, proszę Państwa. Reklamy powinniśmy zrobić. Niepodpuszczalny ten Fabiański. Kubek, nie ten kubek, bo to jest moja zerówka. Ten podobny kubek wędruje do pana Macieja Ratajewskiego. W zasadzie kubek dostaje Michałek, a ucho dostaje pan Maciek. Cacy? Bill. Nie uważam, że to jest dobrze. Proszę Państwa, na sam koniec. Że naprawdę po prostu proszę zaoszczędzić na kupku. One są bardzo tanie. Proszę Państwa, proszę nagrywać filmy. Jeszcze raz nie kręć, że strzelisz. Po raz ostatni, po raz trzeci, potem zmienimy konkurencję. Mail się wyświetla. Ja czytam turbokozak@kanalplus.pl. I obiecuję Państwu, że Sebastian też wyślę. Wyślij, proszę Cię. Bez czapki wyślę. Mam na samym końcu dla Ciebie dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Od której zaczynamy? Od dobrej. Za dwa tygodnie nie będzie Sebastiana w programie. Będzie inny gość. Zła jest taka, że niestety właśnie program jest za dwa tygodnie. Za tydzień nie ma, bo jest przerwa na kadry. Fuck. Ale będą powtórki dłużej latały ze mną. Brawo! Brawo. Sebastiany! A, mówiłeś, że Piątki nie przybijesz po raz trzeci. A powiedziałem, że zmienię właśnie, specjalnie. A, że zmieni. A ty teraz nie chcesz już, dawaj. Chodź. Żółwik? To górną. Proszę Państwa, górna Piątka, Sebastian Fabiański. High five! Sebastian Fabiański, zacznij grać w piłkę. Obiecał mi, zacznij grać w piłkę. Ja trzymam za Ciebie kciuki. Jezus, na końcu, bez czapki, proszę Państwa, tylko u nas... Zdejmę kurtkę. Tylko u nas takie obrazki. Dziękujemy serdecznie. Widzimy się za dwa tygodnie, 20 października, tuż po hicie, Legia Lech. U nas też będzie, mam nadzieję. O, widzisz, będzie hitowo. Proszę Państwa, miłej nocy życzymy. Miłej nocy, na do zobaczenia. Na żółto i na niebiesko. Buziaki. Cukierki, ciasteczka. Buziaki. Czy wszystko się nagrywa? Pytam się, czy wszystko się nagrywa. Plus jeden za siatkę przerwaną w małej. Proszę Państwa, siatka przerwana.
mikroport zepsuty. Pan sobie wyrządza szkody. Niestety. Aż mi się rzęsy podbiły. A bo dzisiaj dzień wolny, to wizyta u kosmetyczki była. Rogów to nigdy nie wrzucałem. Tu będą ciężary, powiem wam. Ale nie bądź dla siebie zbyt surowy. Za blisko trochę, czekaj. No to. Za blisko? Za blisko siebie piłki. A. Aż taka wielka stiopa? To jest takie banalne ćwiczenie. Za dużo siły. Ale bliżej niż ty. Ty, tak niedobrze po tym kręceniu. Zawodniczka o imieniu Sobiech, także z tym numerem, nieźle sobie radzi w piłkę. Zgadza się, nieźle sobie radzi. O nazwisku Sobiech. Powiedziałeś o imieniu Sobiech. Proszę państwa, w najnowszym Turbo Kozaku Arkadiusz Sobiech. Tak, Arkadiusz, chyba Wielik. To mamy? Wszystko mamy? Zdjęcie.